vlogmasie numer 3. W tym vlogmasie idziemy sprawdzić, czy Australijczycy umieją w jarmarki świąteczne. Spróbujemy, zobaczymy, także zapraszam. W końcu udało nam się dojechać. Patrzcie, w jakim bardzo ciekawym miejscu jest ten market. Fajnie to wygląda. Fajnie. Tak nieświątecznie, ale ciekawie. Na razie widzę same wyroby. O, przepraszam. O, pani ma świąteczne wyroby. Patrz, jakie ładne na prezent. Co są, pierniki? Chyba tak. Aha, pani mówi, że to wszystko, co jej zostało. A tu jeszcze 2 godziny jarmarku. Z naszych obserwacji na razie wynika, że jest to po prostu typowy market australijski, który widzimy tutaj na każdym kroku. No, ewentualnie pani tam miała trochę świątecznych rzeczy. Tutaj te... O, tutaj jakie piękne wyroby. Zaczynam się wydawać, że wina grzanego to my się tu na pewno nie napijemy. A o jakiejś kiełbasy czy czymś to już nie wspomnę. W ogóle chyba nie ma tu jedzenia, na razie są same wyroby jakieś dziwne. Także nie jesteśmy zadowoleni. Ale tam jest pani, która śpiewa świąteczne piosenki. Teraz akurat przestała, jak zaczęłam nagrywać. Oczywiście. Co mogło pójść nie tak? Żeby nie było, że to ja oczekiwałam tego marketu, żeby on był świąteczny. Tak, było napisane, że to jest Christmas market. I co? I tu nie ma nic z świąt. Oprócz tej pierwszej pani na wejściu. Jesteśmy zawiedzeni bardzo. I bombki gdzie niegdzie wiszą. To tyle. No cóż. Trzeba coś zjeść. No i witamy was w następnym dniu. Dzisiaj mieliśmy iść na market świąteczny, pokazać wam, jak wygląda tu jarmark. A tu proszę bardzo, rozpadało się. Jak widzicie, wszystko jest mokre. Ogólnie nagrałam wam wcześniej, jaka burza była, ale oczywiście wszystko nagrało się w slow motion, więc nic z tego nie zobaczycie. Ale uwierzcie mi, była burza. Także tak, na razie utknęliśmy w domu na chwilę, ale to nie jest dla nas problem. Po pierwsze muszę zapakować prezenty. Jutro idziemy na taką mini wigilię tutaj polską ze znajomymi i robimy takie bardzo symboliczne prezenty. Na przykład tutaj w ten zapakujemy świeczuszkę, jakieś słodycze. Prezenty były do 15 dolarów i po prostu będziemy sobie losować wszyscy prezenty, także każdy dostanie coś miłego. A ogólnie przyszłam tutaj opowiedzieć o naszej sytuacji wizowej. Ponieważ jest ona w tym momencie po prostu żartem. Podsumowując, 31 grudnia nasi pracodawcy będą musieli nas zwolnić. A wszystko to za sprawą tego, że jest, że tak powiem, dziura w systemie obecnie. My jesteśmy na wizie pracuj i zwiedzaj. Wiza ta pozwala wam na 6 miesięcy pracy, wam nam, na 6 miesięcy pracy dla jednego pracodawcy. Przez COVID-a było to trochę rozluźnione, więc jak my zaczęliśmy pracę przed lipcem, to ten moment do lipca się nie liczy do tych 6 miesięcy i dopiero od lipca liczy się nam te 6 miesięcy do grudnia, czyli nasza wiza, na naszej wizie możemy pracować do 31 grudnia. Ale nasza wiza jako taka wygasa 10 lutego, bo na wizie pracuj i zwiedzaj można być w kraju rok. No i my już zaaplikowaliśmy tą wizę pracowniczą, ale na nią można czekać nawet do 80 dni. U nas minęło dopiero 15. Także wciąż czekamy, nie wiemy kiedy ona zostanie przyznana, a jeżeli wiza nie zostanie nam przyznana do 31 grudnia, to znaczy, że nasi pracodawcy muszą nas zwolnić i zatrudnić dopiero jak dostaniemy ją. A na prezent robimy bardzo takie... To jest gorąca czekolada taka. Takie bombki gorącej czekolady. Tutaj mamy te cukierki i to mam zamiar zapakować w takiego buta jakby, widzicie tutaj, i tak obwinę papierem i będzie ładnie. No a na drugą właśnie, bo musimy dwa prezenty, bo jest nas dwójka. Druga to taka świeczka, bardzo ładnie pachnie. No i te same cukierki, więc spoks. Witamy na kolejnym dniu słonecznym bardzo, jak widać. Aha, tutaj tak przechodzimy. Przyjechaliśmy w nasze ulubione miejsce spacerowe. Jest tutaj tak pięknie, że idziecie sobie po prostu taką dróżką przy rzece z widokiem na miasto. No pan idzie. Drzewa ładne.
I bardzo pająk. Lubimy sobie tutaj chodzić. Pająk. Jak widzicie, przyjemnie. Tutaj jeszcze w cieniu się idzie, to już w ogóle. Jest sobota, więc jest bardzo przyjemny dzień. Mamy oczywiście wolne, także możemy szaleć. Dzisiaj mamy też właśnie tą Wigilię Polską. Jakby Wigilię, po prostu spotkanie w Parku Polskie. Ale tak uznaliśmy, że jeszcze to jest w ogóle nasz ostatni taki świąteczny filmik, bo od następnego będziemy nadawać z Azji. Także, żeby podsumować tę świąteczną atmosferę tutaj, jeszcze ani razu nie powiedzieliśmy o tym, jak Australijczycy spędzają święta. Tutaj, jak widzicie, już wszystko pięknie rozkwita. U góry widać w ogóle drzewa, które wcześniej mieliśmy te jakarandy, teraz są takie czerwone drzewa. Ładne bardzo. Tutaj na fioletowo kwitnie. Wszystko pięknie. Tam, o, jest tutaj, jest w ogóle taka super miejscówka na imprezę. Widzicie, pod zadaszeniem jest grill. I w takim otoczeniu. Naprawdę przepięknie. I to jest takie oczywiście do użytku wolnego, że każdy może sobie po prostu przyjść, tak jak ten pan teraz tam przyszedł, i po prostu używać. Naprawdę. Atmosfera tutaj to jest po prostu genialna. Nawet w 35 stopniach, które nas dzisiaj czekają. Jak się cieszysz na 35 stopni? Opalimy się wreszcie. Opalimy się, dalej tak. Dalej białasy jesteśmy. Tak, my to się tak opalimy. O, patrzcie, jest Christmas at South Bank. Ale nie widzimy poza tym nic, tylko tą trawkę. Więc nie wiemy w sumie, co tutaj chodzi. O, tu jest. Co dzisiaj jest? 16. Od poniedziałku. Aha, do od poniedziałku. Soboty. Będzie kino w plenerze. Grincha grają, super. O nie, a w piątek będzie Kevin sam w domu, a my w piątek wyjeżdżamy właśnie i nie zdążymy. A Kevina samego w domu bym obejrzała. Ja żadnego chyba z tych innych filmów nie widziałam. Grincha nawet nie widziałam. Widziałeś Grincha? Tak, widziałam. Aha. W ogóle ostatnio dowiedziałam się, jak one się nazywają. To są ibisy po polsku. A tutaj po prostu bean chickeny, czyli śmieciowe kurczaki. I tak jak widzicie wokół, jakoś nie widać tutaj, żeby ktokolwiek się jakoś na święta przygotowywał. Pod takim względem, że nie ma tutaj nawet nigdzie lampek, ale w sumie może są, chociaż jest jasno, to nie widać. No ale dobrze, wracając do tego, jak Australijczycy spędzają święta, bo się rozproszyłam tym, jak tutaj jest cudownie. Więc tak, 24 jest Wigilia, dla nich nie ma czegoś takiego jak Wigilia. Ja im próbowałam tutaj opowiedzieć, co to u nas jest Wigilia, to wszyscy byli w szoku. Oni faktycznie spędzają te święta w jakiś sposób. Każdy, powiedziałabym, że każdy na swój własny sposób spędza te święta. Tak z tego, co tak słyszeliśmy, to dużo ludzi spędza z rodziną. Ale są też tacy, którzy po prostu jadą na kemping i spędzają je sobie na kempingu tam ze swoją żoną czy coś takiego, czy tam jeszcze z dziećmi. Także mają bardzo luźne podejście do tych świąt. Więc okej, znalazłam teraz miejsce w cieniu, więc będzie łatwiej się wysłowić. 24 po prostu spędzają czas ze znajomymi i na przykład idą do barów. Ogólnie święta tutaj wiążą ze sobą bardzo dużo spędzania czasu z rodziną czy ze znajomymi, czyli tak bardzo podobnie jak w Polsce, tak u nas każdy też się spotyka razem, ale zdecydowanie jest to inaczej spędzony czas. U nas na przykład dużo, dużo się gotuje, tutaj się nie gotuje. Ludzie na przykład 25 robią sobie grilla, a jeżeli chodzi o takie główne jedzenie, to biorąc pod uwagę temperaturę, na przykład dzisiaj 35 stopni, oni jedzą raczej zimne przekąski. Na przykład właśnie jakieś tam zimne szynki, krakersy i takie tym podobne. A z takich ciekawostek to, jak my w Polsce, czy w sumie w Europie, nie wiem, dla Mikołaja zostawia się mleko i ciasteczka, tak? Żeby Mikołaj przyszedł, zostawił prezenty, zjadł mleko, wypił mleko i zjadł ciasteczka i poszedł. To tutaj zostawia się piwo i na przykład orzeszki, kawałek ciasta. Tak, taka po prostu
tradycja jakby. A jeszcze u mnie w pracy dużo ludzi po prostu sobie pojechało na camping i mówią, że jest tyle ludzi, którzy chętnych na camping w tym okresie czasu, bo wiadomo, mamy wolne z pracy, więc dużo ludzi spędza ten czas jak chce, że bardzo dużo ludzi jeździ po prostu na camping. I oni mówią, że to miejsce, gdzie oni jeżdżą, jest tak popularne, że oni muszą bukować sobie rok do przodu. Czyli teraz jak pojadą, zabukują sobie już na następny rok, żeby pojechać znowu na ten camping. I jeszcze ostatnia rzecz to jeżeli pójdzie się w dzień świąt na plażę, jest duża szansa, że spotka się surfującego Mikołaja. Podsumowując, uważam, że mają bardzo luźne podejście do świąt. Po prostu, bez problemu, każdy sobie spędza jak sobie chce. Najważniejsze, żeby być z kimś, z rodziną czy ze znajomymi, tak? I żeby po prostu celebrować ten czas razem. Dobra, się nagadałam, bardzo dużo gadam w tym filmiku już ogólnie, także wybaczcie, bardziej gadany filmik, ale jeszcze na pewno coś Wam tutaj pokażemy fajnego, idziemy na śniadanie i zobaczymy co dalej. Niesamowite w tym South Banku jest to, że jest się tutaj w centrum miasta, a w tle słychać pełno różnych ptaków i takich tym podobnych. Bardzo fajnie. No jak widzicie, duża jest przestrzeń dla nich. O, tam jakiś dziwny ptak stoi. Kurczę, nie będzie go widać, ale taki duży bardzo. Tutaj jest taki ala market. Jak widzicie, nawet budka z ziemniakami jest przystrojona troszeczkę. Tutaj, o to też patrz, jaka świąteczna, churrosy świąteczne. Właśnie idziemy przez ten rynek, no i też chciałam powiedzieć, że dużą różnicą jest to, że tutaj nie ma takich rynków świątecznych jak w Europie. Te w Europie to jest po prostu... Ja tak bardzo bym chciała pojechać teraz na taki rynek w Europie. Nawet zimno przeżyć przez ten 2 czy 3 dni i po prostu zjeść jakąś kiełbaskę. Ten ser, jak to się nazywa? Grzaniec. O, grzaniec, ale ten ser, jak to się nazywa? Oscypek. Oscypek, tak. Tak mi się marzy, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Więc teraz mamy 30 stopni, no i trzeba doceniać to, co się ma. Ale tak, za nami jest znowu tutaj ten taki... Po prostu typowy market, taki jak tutaj jest, tylko po prostu przyozdobili troszeczkę na bardziej świątecznie. Także to nie to samo, nie to samo. No i w sumie tak średnio, że to są zawsze te same rzeczy, które tutaj można kupić, że nawet na święta nie ma takiego nic innego. No ale to dlatego, że to są po prostu te małe biznesy, tak, które tutaj sprzedają, więc nagle wiadomo, wszyscy nie zmienią się w coś świątecznego. Także no, zwłaszcza, że tutaj widać, że na te rzeczy jest popyt. A po drugiej stronie tego marketu jest ogólnie takie pełno miejscówek z jedzeniem. I tutaj naprawdę można zjeść wszystko. Od tutaj greckiego, po jakieś różne pizze, po włoskie, po kurczaka z bubble tea. Naprawdę wszystko, wszystko, wszystko. Ogólnie wieczorami jest tu sporo ludzi. Teraz jak widzicie, no jest 10 rano, także nie mam pełno ludzi. Ale my idziemy szukać czegoś na śniadanie. Nasz wybór na śniadanie to... takie owocowe bowle z takiego fajnego miejsca. To ogólnie duży wybór jedzenia jest, ale to jest właśnie takie, te bowle są fajne na gorącą pogodę. I zamówiliśmy. Tak wyglądają te bowle, właśnie dostaliśmy swoje. Moje jest coś tam z mango, Patryka jest z marakują. I takie dwa bowle plus latte kosztowały nas $51. Także całkiem spoko, one są fajne, bardzo orzeźwiające. Wow, dostaliśmy po takim kuble kawy dosłownie. Także spoko, będzie kafejny na cały dzień. Teraz idziemy sobie dalej po śniadaniu rozchodzić. Teraz jeszcze najważniejsze pytanie tego filmiku. Czy żałujemy, czy jest nam przykro, że nie spędzimy w tym roku świąt w Polsce? Nie. Ponieważ jesteśmy bardzo młodzi. Jak zresztą widzicie, mimo że w tych włosach wyglądam trochę jak koło 60, to jednak jesteśmy wciąż bardzo młodzi. I po prostu jest to taki okres, jest to coś innego dla nas. Jest to taki dla nas okres bardzo przejściowy. My raczej nie zostaniemy w Australii do końca życia, tak na 99%. Więc jest to dla nas taki okres przejściowy, w którym doświadczamy nowych rzeczy bardzo dużo. I jedną z tych rzeczy jest to, że na przykład w tym roku Wigilię spędzimy w Wietnamie. Czyli będziemy z naszą małą dwuosobową rodzinką. I tak, jest to coś bardzo innego zdecydowanie. Wiele osób by się w ogóle na to nie zdecydowało, bo zostałoby po prostu tutaj. Jako my się zdecydowaliśmy na to dlatego, że
w naszych firmach dużo wolnego mamy po prostu. Musieliśmy wziąć dużo wolnego, bo się zamykają biura. I uznaliśmy, że skoro jesteśmy już w Australii, trzeba korzystać z tego, że jest wolne i trzeba podróżować. Bo takie jest nasze założenie w ten moment, chcemy podróżować. Dlatego wybraliśmy tę opcję, że jedziemy do Azji na święta. No i jak się z tym czujesz? Co fajnie, coś innego będzie. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle będzie wyglądało w takim Wietnamie. Bo jednak no, nie jest to kraj, który jakoś mi się wydaje świętuje to bardzo. Ale zobaczymy. No tak, no to też prawda. Właśnie będzie bardzo ciekawie przeżyć to w kraju, który niezbyt w ogóle świętuje święta. I na przykład z tego, co tam czytałam, nawet w dzień świąt, kiedy na przykład w Polsce wszystko jest pozamykane. Tutaj chyba też są pozamykane rzeczy, nie? Tutaj? No. Tutaj tak, tak. Tutaj tak. Dzień świąt, ale no nie Wigilię. Wigilię jest... No tak, Wigilię nie. Wigilię w Polsce też jest chyba otwarte. Nie wiem, w tym roku. Do 14 chyba, do 14, nie? Tak, tak. Coś takiego. Ale tak, będzie to bardzo, bardzo inne doświadczenie, bardzo ciekawe. I oczywiście będziemy zdawać z tego relacje na bieżąco, będziemy nagrywać vlogi. Także zobaczcie też, jak to na bieżąco się z tym czujemy. Czy będzie nam przykro? Wydaje mi się, że nie, bo wiemy, że to jest tylko przejściowe. To nie jest tak, że już do końca życia będziemy sami w święta, tylko wiemy, że to jest po prostu przejściowe. Także tak, mamy nadzieję, że wy wszyscy spędzicie święta tak, jak sobie tylko wymarzycie, że wszyscy będziecie zadowoleni, nieprzepracowani, co najważniejsze. I tak, to tyle od nas w tym filmiku. Dziękujemy bardzo, bardzo dużo gadaliśmy. Oby już więcej aż tyle nie gadać. Pa, pa!